Dzień dobry, nazywam się Mirosław Węglosz. Bardzo serdecznie chciałem wszystkich przywitać i podziękować za tak liczne przybycie na nasze kolejne, 16. już spotkanie motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za przywitanie nas tutaj, za wpuszczenie nas, za umożliwienie rozpoczęcia naszego spotkania tak technicznie i merytorycznie. My zaczynamy dzisiaj w Panteonie Górnośląskim, jako że nasze 16. spotkanie motocyklistów przebiega pod dwoma głównymi hasłami. 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, wielkiego Polaka, wielkiego Ślązaka, jednego z ojców niepodległości Polski. No i tu Panteon Górnośląski, który został uruchomiony w zeszłym roku, dokładnie na stulecie przyłączenia ziem śląskich do Polski, po prostu nas tu przyjmuje. Przyjmuje gościnnie, bardzo merytorycznie, i także mamy tutaj wykład o Wojciechu Korfantym, po czym pójdziemy pod pomnik Wojciecha Korfantego złożyć wieniec, no i później jedziemy do Istebny na miejsce noclegowe. Jutro, czyli czwartek, za Olzie cały dzień, kończymy w Kończycach Małych na zamku, gdzie będziemy zwiedzać muzeum, nowo powstałe Muzeum Piastów Cieszyńskich, jako że drugim hasłem przewodnim jest 370. rocznica śmierci ostatniej piastówny cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji. Także to są takie plany do czwartek. Piątek z kolei mamy objazd tam w okolicy, czyli po prostu chata Kawuloka, Muzeum Wałacha, Zofia Kossak-Szczucka. Będziemy na jej grobie, będziemy również w muzeum. Należy pamiętać, że w tym roku 55. rocznica śmierci Zofii Kossak-Szczuckiej. Obejdziemy również, zobaczymy stanicę harcerską. No i później mamy wizytę w Domu Pomocy Społecznej w Skoczowie u siostry Honoraty. I to będzie piątek zakończony. W sobotę cały dzień w Cieszynie. Przyjeżdżamy o 9:00, parkujemy motocykle w jednym miejscu i zwiedzamy Cieszyń na nogach. Obiad i po obiedzie wracamy, jako że część z nas jest zobowiązana uczestniczyć w walnym zgromadzeniu członków naszego Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Tu muszę powiedzieć, że uczestników w tej 16. edycji jest rekordowa ilość, bo jest 70 osób zgłoszonych. Było nawet więcej, ale niektórzy się musieli z powodu choroby wycofać, ale w tej chwili jest 70 osób na liście. Nie wszyscy oczywiście na wszystkie dni przyjeżdżają, na mniej noclegów, no ale część, bardzo duża część jest też nowych uczestników, część starych. Także tak się to miesza cały czas. No, są z całej Polski. W tej chwili miałem informację, że tam spod Kodnia jadą, ale jadą prosto do Istebny. No, jadą tutaj koledzy z Podkarpacia, z Kutna już tu są, z Częstochowy, z Warszawy dużo. No, to już są w tej chwili, widzę. Także dojeżdżają cały czas. O, teraz przyjechali ratownicy medyczni, trzech w jednej grupie. Koledzy, no także wszystko, no myślę, że dojadą. No jest trudne warunki, niestety powitało nas takim bardzo, bardzo brzydką pogodą, ale miejmy nadzieję, że to się wypada i będzie dobrze.